Fatima. Historia dzieci, które widziały Matkę Bożą. Wiosna 1916 roku. Wioska Aljustrel w Portugalii. Łucjo, nie zapomnij podwieczorku. Dziękuję, mamusiu. Ciekawe, kto dzisiaj będzie pierwszy przy stawie. No, i jestem wcześniej niż Franek i Hiacynta. Już idziemy! Na które pastwisko prowadzimy dzisiaj owce? Chodźmy do oliwnego gaju mojego chrzestnego. Cieszę się, że możemy razem paść owce. Rodzice długo nie chcieli się na to zgodzić. A przecież my wcale nie jesteśmy za mali. Owce już skubią trawkę, a my co zrobimy? Odmówmy różaniec. A potem zagrajmy w guziki albo w kamienie. Super! Po kilku godzinach. Pobłogosław, Panie Boże, ten podwieczorek. Amen. Hiacynto, Franciszku, patrzcie! Co za niezwykłe światło! Kto tam jest? Nie bójcie się. Jestem aniołem pokoju. Módlcie się ze mną. O mój Boże, wierzę w Ciebie i uwielbiam Cię. Ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, wybacz tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Cię i nie kochają, którzy Tobie nie ufają. Lato 1916 roku. Ale dziś gorąco. Owce już w owczarni, my też możemy odpocząć. Jak to dobrze, że Pan Bóg wymyślił cień. Nagle? Co robicie? Módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu miłosierdzie. Nieustannie ofiarujcie Bogu modlitwy i umartwienia. Jak mamy się umartwiać? Waszą ofiarą niech będzie wszystko, co was spotyka. Tak wynagradzajcie za grzechy i proście o nawrócenie grzeszników. Cierpliwie znoście wszystkie cierpienia. Ja jestem aniołem stróżem Portugalii. Jesień 1916 roku. Odmówmy różaniec i modlitwę anioła. Dobry pomysł. Patrzcie, anioł przyszedł. Co on ma w ręce? To chyba hostia i kielich. Słyszycie? Anioł odmawia nową modlitwę. Najświętsza Trójco, uwielbiam Cię. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Pana Jezusa za wszystkie zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go bardzo obrażają. Ojej, hostia i kielich same unoszą się w powietrzu. Przez zasługi serca Pana Jezusa i serca Maryi proszę o nawrócenie biednych grzeszników. Przyjmijcie ciało i krew Chrystusa, okropnie znieważone przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie ich grzechy i pocieszajcie Boga. Amen, amen. Łucjo, o czym tak dużo rozmawiałaś z aniołem? Nie słyszałeś? Nie. Widziałem, że z tobą rozmawiał. Słyszałem, co ty powiedziałaś. Ale co on ci powiedział, to nie wiem. Zapytaj Hiacyntę. Jakoś mi trudno mówić. Powiesz mi? Przepraszam, ale ja też dziwnie się czuję. Powiem ci jutro. Następnego dnia. Łucjo, spałaś tej nocy? Ja myślałem ciągle o aniele, co też ci mógł powiedzieć. No więc tak, przedstawił się jako anioł pokoju i anioł stróż Portugalii.
Mówił, że serce Jezusa i serce Maryi będą słuchały naszych próśb. Mówił też o wynagrodzeniu za grzechy i o nawracaniu grzeszników. Co to znaczy? Bóg chce, żebyśmy ratowali grzeszników i pocieszali serce Jezusa i serce Maryi zranione grzechami. Ale jak? Oj, zadajesz tyle pytań, a o tym tak trudno się mówi. Ciekawe, co się z nami dzieje. Kiedy myślę o aniele, nie mogę mówić, bawić się ani śpiewać. Do niczego nie mam siły. Ja także nie, ale nic nie szkodzi. Anioł jest piękniejszy niż to wszystko. Myślmy raczej o nim. Bardzo lubię oglądać anioła, ale potem nie mam siły do niczego. Nawet chodzić mi trudno. Nam również. Zbliża się wieczór. Musimy zagnać owce do domu. Już wieczór? Tak szybko minął ten dzień. Ruszajmy. Kilka dni później. Łucjo, anioł dał ci komunię świętą, ale co dał Hiacyncie i mnie? To także była komunia. Nie widziałeś, że krew kapała z hostii do kielicha? Czułem, że Bóg jest we mnie, ale nie wiedziałem, jak to się stało. Najświętsza Trójco, uwielbiam Cię. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Pana Jezusa. Za wszystkie zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które tak bardzo Go obrażają. Nie możemy o tym mówić nikomu. Nie możemy, bo przecież Franciszek i ja nie byliśmy jeszcze u pierwszej komunii świętej. Pewnego dnia. Zagrajmy w guziki. Ja zawsze w to przegrywam. A może dziś będzie inaczej? Wygrałam, guziki są moje. Brawo, Łucjo. Ach. O nie, ja się z wami nie bawię. To ja miałam wygrać. No i znowu się obraziła. Jacynto, nie bądź już na nas zła. Zagramy w co zechcesz. Teraz gramy na fanty. Kto się pierwszy roześmieje, daje fant albo wykonuje zadanie. Po chwili. Ale zrobiłeś śmieszną minę. Jacynto, dajesz fant? Fantem będzie zadanie. Uściskasz i pocałujesz mojego starszego brata. O nie, tego nie zrobię. Każ mi raczej pocałować Pana Jezusa. Dobrze, pocałuj go 3 razy. Raz za siebie, raz za mnie i raz za Franciszka. Dlaczego Pan Jezus jest przybity do krzyża? Łucjo, powiedz mi, jak to się stało? Bo umarł za nas. Pan Jezus cierpiał i został zabity za grzechy ludzi. Ja nigdy nie popełnię żadnego grzechu, bo nie chcę, żeby Pan Jezus cierpiał jeszcze więcej. Co wy tu robicie? Nie wiecie, że krzyż nie jest do zabawy? Idźcie się bawić na podwórko. Maria, to moja wina, przepraszam, to się już nie powtórzy. Wieczorem. Gwiazdy to lampy aniołów. Ciekawe, ile ich jest. A słońce to lampa Pana Jezusa. A ja najbardziej lubię księżyc, bo to lampa Matki Bożej. Ona nikogo nie pali ani nie oślepia. Dzieci, czas do domu! 13 maja 1917 roku. Witajcie! Dokąd dziś pójdziemy? Chodźmy do Cova da Iria. Jacynto, dlaczego idziesz w środku stada? Bo widziałam na obrazku, że Pan Jezus tak robił. Zbudujmy murek z kamieni wokół tego krzaka. Dobry pomysł. Echo! Echo! Echo, echo, echo. Maryja, Maryja, Maryja. Ojej,
zaczyna się błyskać. Lepiej wracajmy do domu. Masz rację. Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię. A skąd pani jest? Jestem z nieba. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy. 13 dnia o tej samej porze. Potem powiem, kim jestem i czego od was chcę. Czy ja także pójdę do nieba? A Hiacynta? A Franciszek? Tak, tak. On także. Ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Powtórzcie mi, co pani mówi, bo widzę ją, ale jej nie słyszę. Dobrze. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy ludzi i prośba o zbawienie grzeszników? Tak, chcemy. Chcemy. Będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby zapanował pokój i wojna się skończyła. O Trójco Przenajświętsza, wielbię Cię, mój Boże, w Najświętszym Sakramencie, kocham Cię. Szkoda, że Pani już wróciła do nieba. Obiecajcie, że nikomu nic nie powiecie. Obiecujemy. Mamo, mamo, widzieliśmy Matkę Bożą. Cała była ubrana na biało. Hiacynto, to chyba niemożliwe. Naprawdę, Franciszek i Łucja też ją widzieli. Moja droga Olimpio, skoro dzieciaki zobaczyły kobietę w bieli, któż inny by to mógł być, jeśli nie Matka Boża? Słyszałaś? Podobno w Kowadairia dzieci widziały piękną panią w białej sukni. Czy to możliwe, żeby to była Matka Boża? Mówią, że jaśniała bardziej niż słońce. Trzeba by tam pójść i to sprawdzić. Mario Rosso, co sądzisz o widzeniach twojej córki Łucji? Uważam, że to kłamstwo. Wstyd mi za Łucję. Łucjo, wiesz, co się o tobie mówi? Dlaczego oszukujesz ludzi? Nie widziałaś Maryi. Wszystko zmyśliłaś. Mamusiu, naprawdę widzieliśmy piękną panią. Nieładnie. Kłamczuchy nie idą do nieba. Przyznaj się, że kłamiesz. Nie mogę, bo mówię prawdę. Panie Boże, to tak bardzo boli, kiedy rodzina mi nie wierzy. Ofiaruję to cierpienie za wynagrodzenie za grzechy i dla nawrócenia grzeszników. Hiacynta wszystko wygadała. Dlaczego? Czułam w sobie coś takiego, co nie pozwoliło mi milczeć. No już nie płacz, tylko nie mów nikomu, co ta pani powiedziała. Ja już powiedziałam, że obiecała nas zabrać do nieba. Łucjo, idziemy do księdza proboszcza. Mów prawdę i nie kłam już więcej. Chodź, dziecko. Opowiedz mi dokładnie, co się stało w Kowadairia. A potem pani odeszła do otwartego nieba. To raczej nie jest objawienie z nieba. Bóg zawsze każe opowiedzieć wszystko księdzu. A wy nie mieliście takiego zamiaru. To może być sztuczka diabelska. Zobaczymy. Tak mi ksiądz powiedział. To nie może być diabeł, bo diabeł jest brzydki i mieszka w piekle, a pani jest piękna i poszła do nieba. Ja już chyba więcej nie pójdę do Kowadairia. Boję się, że to diabeł nam się pokazuje. A my pójdziemy, bo pani kazała nam przyjść. Łucjo, chodź z nami. 13 czerwca 1917 roku.
Nie chcę iść do Kowadairia, ale coś mnie tam tak bardzo ciągnie. Sprawdzę, czy Franciszek i Hiacynta poszli na spotkanie z panią. Patrz, Łucja idzie. Mała oszustka czy wizjonerka? No to co, idziecie? Łucja, chodź z nami. Bez ciebie nie mamy odwagi. Idę. Jak to dobrze. Spieszmy się, żeby zdążyć na czas. Idą dzieci. Ciekawe, czy coś się stanie. A po co tam iść? To wszystko zmyślone historie. Poproście panią o uzdrowienie mojego męża. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Czego sobie pani ode mnie życzy? Przyjdźcie tutaj 13 dnia każdego przyszłego miesiąca. Codziennie odmawiajcie różaniec i nauczcie się czytać. Później wam powiem, czego chcę. Nic nie widzę. Jedna pani prosi o uzdrowienie męża. Jeśli nawróci się, wyzdrowieje w ciągu roku. Chciałam prosić, żeby nas pani zabrała do nieba. Hiacyntę i Franciszka zabiorę już niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się tobą posłużyć, żeby ludzie mnie poznali i pokochali. On chce ustanowić nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Zostanę tu sama? Nie, moja córko, nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą do Boga. Powiedzcie mi, o czym pani mówiła? Tobie możemy powiedzieć, ale nikomu więcej. Chyba że pani nam rozkaże. 13 lipca 1917 roku. Hiacynto, gdzie jest Franciszek? Nie wiem, ciągle gdzieś znika. Tutaj jesteś. Dlaczego chowasz się przed nami? Muszę odmówić wiele różańców, żeby pójść do nieba. Przecież idziemy do Kowadairia. Tam będziemy odmawiać różaniec. Tak, tam też się pomodlę. Ciekawe, co się dziś stanie. Już się błyska, pani idzie. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Czego pani sobie ode mnie życzy? Przyjdźcie tutaj 13 dnia przyszłego miesiąca. Nadal codziennie odmawiajcie różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, by nastał pokój i wojna się skończyła. Tylko ona może to wyprosić. Proszę nam powiedzieć, kim pani jest. Chciałabym też prosić o cud, żeby wszyscy uwierzyli, że pani się nam ukazuje. Przychodźcie tutaj co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę. Uczynię też cud, żeby wszyscy uwierzyli. Ofiarujcie się za grzeszników. Kiedy ponosicie jakąś ofiarę, mówcie: o Jezu, czynię to z miłości do Ciebie. Za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi. Och, jakie te diabły są okropnie wstrętne, jak ci ludzie strasznie cierpią. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg pragnie na ziemi nabożeństwa do mojego niepokalanego serca. Wojna zbliża się do końca, ale jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga wojna, straszniejsza od pierwszej. Zbliża się kara dla świata za jego liczne zbrodnie. Nastanie wojna, głód,
prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji, mojemu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Po każdej tajemnicy różańca mówcie: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nie życzy sobie Pani ode mnie niczego więcej? Nie. Dzisiaj już nie chcę od Ciebie niczego więcej. Sierpień 1917 roku. W domu Franciszka i Hiacynty. To wezwanie do Franciszka i Hiacynty. Dzieci mają być przesłuchane w starostwie. Nie ma mowy. Są za małe, żeby odbyć taką podróż. Ja pójdę zamiast nich. Dowiem się, czego od nich chcą. W domu Łucji. Zaprowadzę tam Łucję. Niech sama wszystko wyjaśni. Ja się nie znam na tych rzeczach. A jeśli kłamie, będzie dobrze, gdy zostanie ukarana. Wujek w obronie swoich dzieci idzie sam do urzędu. A moim rodzicom to obojętne, co się ze mną stanie. Zniosę to z miłości do Ciebie, Boże, i za nawrócenie grzeszników. 11 sierpnia 1917 roku. Starostwo Villa Nova Giorem. Co to za tajemnica, którą wam powierzyła pani? Ona nie chce, abyśmy komukolwiek o tym mówili, panie starosto. Jeśli mi powiesz, dostaniesz nagrodę i szybko wrócisz do domu. A nie mogę powiedzieć, proszę pana. Mów, dziewczyno, bo pożałujesz i zabraniam ci chodzić do Kowa Dairia. Ale ja nie mogę pana posłuchać. To jeszcze nie koniec. I wyciągnę konsekwencje z tego, że Franciszek i Hiacynta nie przyszli na przesłuchanie. Wróciłam do zdrowia. Powiedzieli nam, że cię zabili. Łucja, baliśmy się, że cię już nie zobaczymy. Pewnego dnia. Jakie wyrzeczenia możemy jeszcze podarować Panu Jezusowi? Mam pomysł. Z miłości do Jezusa nośmy pod ubraniami, na biodrach, ten szorstki sznur. Ojej, to boli. Hiacynto, zdejmij ten sznur. Nie, nie, nie chcę. Chcę złożyć Panu Jezusowi tę ofiarę na zadośćuczynienie i za nawrócenie grzeszników. Franciszku, co wolisz? Pocieszać Pana Jezusa, czy nawracać grzeszników, żeby już więcej nikt nie poszedł do piekła? Wolę pocieszać Pana Jezusa, a dopiero potem nawracać grzeszników. Patrzcie, jakie biedne dzieci! Oddajmy im nasze jedzenie! No, i teraz burczy mi w brzuchu. To nic. Napełnimy żołądki niedojrzałymi oliwkami i gorzkimi żołędziami. Zaraz nazrywam żołędzi! Przyniosłam wam wodę. Napijcie się, dziś wielki upał. Nie chcę, dziękuję. Wolę cierpieć za grzeszników, żeby się nawrócili. Ja też. 13 sierpnia 1917 roku. Chodź, Łucjo. Kazano mi cię zaprowadzić do domu cioci. Niech Maryja nawróci mojego syna. I poproś Matkę Bożą o uzdrowienie mojej córki. A jak ta pani wygląda? My się już znamy. Teraz powiecie mi wszystko, tylko dokładnie. Cóż to za tajemnice ukrywacie? Nic nie możemy powiedzieć. Taka jest wola pani. O, skoro nie chcesz mówić, to nie. A teraz zawiozę was do Kowa Dairia,
bo chyba zbliża się godzina spotkania z waszą panią. Ale to nie jest droga do Kowadairia. Zmieniłem zdanie. Pojedziemy do mojego domu. Tam sobie jeszcze porozmawiamy. Już południe. Pani na pewno przyszła, a nas nie ma. W Kowadairia. Pewnie jest bardzo smutna. Czy nam się jeszcze pokaże? W domu starosty. No to co, dzieci? Zjedliście, pobawiliście się? A teraz mi powiecie, co wam mówiła pani. Nie możemy tego zdradzić. A w takim razie zostaniecie tutaj. Może pobyt w areszcie przekona was do mówienia. Odmówmy różaniec w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli chce się pan z nami pomodlić, proszę zdjąć czapkę. Tak bardzo tęsknię za mamą. Ofiarujemy to za grzeszników. Bądź dzielna, Hiacynto. 19 sierpnia 1917 roku. A gdzie Hiacynta? Po ostatnim aresztowaniu rodzice woleli, żeby Hiacynta została w domu. Tym razem wysłali ze mną Janka. Wywali nos. Może pani przyjdzie? Szybko, Janku, przyprowadź Hiacyntę. Czuję, że zaraz coś się stanie. No ale po co? Rodzice i tak nie chcieli jej puścić. Zobacz, mam monetę, dam ci ją, tylko szybko biegnij po siostrę. No już dobrze. Po przyjściu Hiacynty. Czego pani sobie ode mnie życzy? Przychodźcie nadal do Kowadairia i codziennie odmawiajcie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Chciałam jeszcze prosić o uzdrowienie kilku chorych. Dobrze, niektórych uzdrowię. Módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników. Wielu z nich idzie na wieczne potępienie, bo nikt się za nich nie modli ani nie ofiaruje. Co tym razem pani do ciebie mówiła? Już ci opowiadałam. W domu Łucji. Pastwisko w Kowadairia było takie dobre. I jarzyny można było tam uprawiać. A teraz? Wszystko zadeptane przez ludzi. Zamiast się modlić w kościele, idą na pastwisko. Tak, teraz żyje nam się jeszcze ciężej. Gdyby była jeszcze jakaś inna osoba, która coś widziała, to może i ja bym uwierzyła. Moja droga, nie wiemy, czy to prawda, ale także nie wiemy, czy to kłamstwo. Pewnie znowu ktoś chce z tobą rozmawiać, Łucjo. Przysyła nas starosta. Mamy przesłuchać Łucję, Franciszka i Hiacyntę. Musicie się naradzić, w jaki sposób wyjawić tę tajemnicę. Jeśli tego nie zrobicie, starosta jest gotów pozbyć się was. Jak to dobrze. Będziemy mogli zobaczyć kochanego Pana Jezusa i Matkę Bożą. Przez te ciągłe odwiedziny i przesłuchania Łucja nie ma czasu paść owiec. Chyba będziemy musieli je sprzedać. Kolejna strata. No to kto znowu? Witaj, ciociu. Przyjechałam, żeby was zabrać do siebie. Mieszkam w innym powiecie, więc wasz starosta nic nie będzie mógł wam zrobić. Jeżeli nas zabiją, nie szkodzi. Pójdziemy do nieba. 13 września 1917 roku. Poproście Matkę Bożą, żeby wyleczyła mojego kalekiego syna. Błagajcie Matkę Bożą, żeby mój mąż i syn wrócili z wojny. Poproście, aby mnie uzdrowiła z gruźlicy. Przejście, zróbcie przejście. Proszę się nie pchać.
proszę przed nami nie klękać. My jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błyska się, idzie Matka Boża. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Bóg jest zadowolony z Waszych ofiar, ale nie chce, abyście spali ze sznurem na biodrach. Noście go tylko w ciągu dnia. Polecono mi prosić Panią o wiele rzeczy, zwłaszcza o uzdrowienie chorych. Uzdrowię kilku chorych, innych nie. W październiku uczynię cud, żeby wszyscy uwierzyli. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. W październiku przyjdzie też nasz Pan, Jezus. Matka Boża Bolesna z Góry Karmel, a także Święty Józef z Dzieciątkiem, żeby pobłogosławić świat. 13 października 1917 roku. W domu Łucji. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry, wujku. Witaj, Łucjo. Ale dziś pada. Musimy wyjść wcześniej na spotkanie z panią, bo wszędzie tłum ludzi. Słyszeliście pogłoski, że władze chcą, aby podczas objawienia obok nas wybuchła bomba? Och, jakby było dobrze, gdybyśmy stamtąd mogli pójść do nieba razem z naszą panią. Jeśli nasza córka ma umrzeć, umrzemy u jej boku. Łucjo, dzisiaj sami zaprowadzimy cię do Kowadairia. Proście Maryję o nawrócenie mojego męża. Ciekawe, czy stanie się cud. Dzisiaj się okaże, że to wszystko kłamstwo. Niech Matka Boża uzdrowi mi syna. Odmówimy różaniec, ale najpierw proszę złożyć parasole. Czego sobie Pani ode mnie życzy? Chcę, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Bożą Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wkrótce ta wojna się skończy i żołnierze powrócą do domów. Coś podobnego. W jednej chwili przestało padać. Wielu ludzi prosi o uzdrowienie, nawrócenie kogoś i o wiele więcej. Jednych uzdrowię, innych nie. Muszą się poprawić i prosić o przebaczenie swoich grzechów. Niech ludzie dłużej nie obrażają Boga. Już i tak został bardzo znieważony. Nasza Pani jest bardzo smutna. Patrzcie, święta rodzina, święty Józef błogosławi ziemi. To Pan Jezus cierpiący i Matka Boża Bolesna. Widzicie Matkę Bożą z Góry Karmel? Patrzcie, słońce. Na pewno można to jakoś wyjaśnić. Cud, cud. Uciekajmy, zaraz słońce zderzy się z ziemią. Biada nam. Boże, zmiłuj się nad nami. Po chwili. Co to? Płatki róż? Znikają w zetknięciu z dłonią. Cudowny widok. Matka Boża spełniła obietnicę. To wszystko była prawda. Bogu dzięki za te dzieci. Po zakończeniu objawień nieustannie przybywało wielu ludzi, aby spotkać się z Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem. Dzieci nie mogły się już zajmować wypasaniem owiec, ani żyć w spokoju. Ponieważ Kościół musiał ostatecznie stwierdzić, czy objawienia w Fatimie były prawdziwe, Łucja, Hiacynta i Franciszek wiele razy opowiadali o tych wydarzeniach. W tym czasie w Portugalii rządzili ludzie, którzy chcieli zniszczyć Kościół i wiarę w Boga. Zabroniono więc pielgrzymowania do Fatimy. Nie udało się jednak powstrzymać pielgrzymów, którzy ciągle przybywali na miejsce objawień, aby modlić się do Matki Bożej. Franciszek pierwszy odszedł do nieba.
Umarł na grypę Hiszpankę w domu rodzinnym w Aljustrel 4 kwietnia 1919 roku. Hiacynta chorowała dłużej od brata. Była nawet operowana. Umarła samotnie w szpitalu w Lizbonie 20 lutego 1920 roku. Przed śmiercią wielokrotnie odwiedzała ją Matka Boża. Biskup Leiri chciał pomóc w wychowaniu Łucji i chronić ją przed ciekawością ludzi. Dlatego wysłał ją do Porto, do ośrodka prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Świętej Doroty. Łucja opuściła Aljustrel 17 czerwca 1921 roku. Po zakończeniu szkoły Łucja postanowiła zostać siostrą zakonną w Zgromadzeniu Świętej Doroty. W tym celu w 1925 roku wyjechała do Hiszpanii. Pontevedra w Hiszpanii, 10 grudnia 1925 roku. Współczuj z sercem Twej Najświętszej Matki. Niewdzięczni ludzie ranią je wciąż cierniami, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie wyciągał. Przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. W grudniu 1935 roku Łucja, która w zakonie przyjęła imię Siostra Maria od Matki Bożej Bolesnej, zaczęła spisywać swoje wspomnienia o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i o wszystkim, co się z nimi wiązało. Zlecił jej to biskup z Leirii. Łucja zawsze pragnęła zostać siostrą karmelitanką. Po otrzymaniu pozwolenia od papieża Piusa XII na przejście do innego zakonu, 25 marca 1948 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Koimbrze, niedaleko Fatimy. Przyjęła także nowe imię – siostra Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. Z czasem w miejscu objawień wzniesiono bazylikę, a 13 maja 1930 roku biskup diecezji Leiria, na terenie której leży Fatima, potwierdził prawdziwość objawień Matki Bożej. W dniu 25 marca 1984 roku w Rzymie święty Jan Paweł II w łączności z biskupami świata poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, jak o to prosiła Matka Boża. Dnia 13 maja 2000 roku w Fatimie święty Jan Paweł II ogłosił Hiacyntę i Franciszka błogosławionymi. Siostra Łucja przeżyła w Karmelu w Koimbrze 57 lat. Odeszła do nieba 13 lutego 2005 roku.